świętego Kiliana i własnym. Witam serdecznie wszystkich na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Życzę wszystkim udanej zabawy i szczególnie bezpiecznej, żeby rodzice zwracali uwagę na swoje pociechy. Jest wiele atrakcji, myślę, że wszyscy będą dobrze się bawić. Proszę księdza Janusza o rozpoczęcie festynu modlitwą. Prosimy naszego Ojca w niebie, by nas błogosławił, by nam dał ten czas, to jest Jego dzień, Jego chwała i żebyśmy się w bezpieczeństwie właśnie bawili, radowali i niech pociechy będą się zadowolone z tego dnia. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca, dlatego teraz pomodlimy się właśnie naszego Ojca w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boże, naszą Matkę Maryję prosimy o modlitwę, stawieństwo, by była z nami, by się modliła teraz, kiedy my będziemy tutaj ten Dzień Dziecka przeżywali pięknie. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pana chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z wami i was błogosławi, szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Siódmy festyn z okazji Dnia Dziecka uważam, że za otwarty. Siódmy festyn. Witam Państwa bardzo serdecznie na siódmym festynie. Widzicie Państwo, jak szybko minął rok? Szybko minął rok, no nawet jakby miał nie 12 miesięcy, a połowę. I znowu się spotykamy na naszym tu pięknym placu Skierbieżowskim. Znowu się spotykamy w otoczeniu naszych cudnych dzieci z terenu naszej gminy i nie tylko z terenu naszej gminy, bo widzę dużo obcych i bardzo się z tego cieszymy. Widzę, że towarzystwo się tak rozproszyło, bo tam i ścianki, i wspinaczki, i tak dalej, ale tu co wytrwalsi, to siedzą w cieniu, no bo słońce parzy, ale musimy jakoś to wytrzymać, bo właśnie lato się zaczyna. Proszę Państwa, na dzisiaj przygotowaliśmy atrakcje, jak już było zapowiadane, wiele, wiele, a ja tu Państwu wyszczególnię, więc ścianka wspinaczkowa jest, kiedyś była na hali, no nie można ją było tak wykorzystać, bo to na hali, bo deszcz padał, ale dzisiaj można wykorzystać też ściankę i mogą się wspinać dzieciaczki pod fachowym okiem opiekuna, żeby się nikomu nic nie stało. Oczywiście zjeżdżalnie, atrakcja dla najmłodszych, zjeżdża się i z tego podobno radość jest wielka. No jak ktoś ze starszych by chciał spróbować, to proszę bardzo, może też zjechać. Trampolina do skakania, no i mamy przejażdżki na kucyku i na koniu. No oczywiście to jest nasza już taki stały punkt naszych atrakcji. I konkursy sportowe będą i konkursy artystyczne dla dzieci i dla dorosłych, czyli dla rodziców, dla mamy, dla taty. Uważam, że znajdą się tacy odważni i zechcą wziąć udział w takim konkursie, przynajmniej jednym. Około godziny 15, proszę Państwa, będziemy gościć naszych już stałych przyjaciół, kochanych przez nas, bo już kilkakrotnie byli u nas, czyli Bractwo Motocyklowe Biały Kruk z Zamościa. Około godziny 15 przyjadą do nas, najpierw objadą naszą gminę po ulicach, żeby wszyscy ich zobaczyli i na końcu przyjadą do nas i przyjadą sami jako wielka atrakcja, ale także przywiozą ze sobą
sobą wiele atrakcji, także proszę Państwa, czekamy z niecierpliwością do godziny 15. Może to być 5 po 15, może być za 5, 15, ale w tym czasie, żebyście Państwo wszyscy się tutaj zgromadzili. Jak widać, pod daszkami są słodycze, napoje dla dzieci, można się częstować, można korzystać z tego, to wszystko jest dla dzieci. A te takie wyjątkowo dobre słodycze to przygotowały warsztaty terapii zajęciowej z Lipiny Starej. Nasi przyjaciele, którzy już wielokrotnie nas wspomagają, pomagając nam przy organizowaniu naszych stałych imprez. Więc w ich imieniu zapraszam na słodycze wykonane właśnie przez warsztaty terapii zajęciowej w Lipinie Starej. I cóż, proszę Państwa, a jeszcze będzie OSP, Ochotnicza Straż Pożarna Skierpieszowska przyjechała ze swoim sprzętem. Jeżeli dzieci będą zainteresowane, więc strażacy są gotowi ten sprzęt pokazać, powiedzieć, do czego służy, czy tym się gasi, czy się tym ratuje. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna Skierpieszowska, też nasi przyjaciele od samego początku. I proszę Państwa, no cóż, grochówka, jasne, że grochówka jest. Po raz siódmy jest grochówka przygotowana przez pana Krzysia Zezulę. W grochówce dodał grochu i wszystkiego po trochu, a najwięcej to serca swojego dał. Także wyjątkowo dobra w tym roku grochówka jest. O, widzicie Państwo, już ci, którzy jedli, to już biją brawo, ja zapraszam, ona jest gotowa, można już korzystać, już jeść i nawet podchodzić nie raz, a dwa i trzy razy, bo jest bardzo dużo. Także zapraszam na grochówkę, to też jest nasz stały, kamienny taki punkt programu, że nie może być Dnia Dziecka bez grochówki dla wszystkich. I jeszcze taka uwaga, że ubikacje, można korzystać, ubikacje trzeba wejść na korytarz przy hali sportowej. Tam są ubikacje do korzystania dla wszystkich. I prośba, jeszcze prośba, jedna, żeby zwracać uwagę dzieciom, żeby jednak nie śmiecić, tu stoją kosze, czarne worki takie, żeby wszystkie śmiecie, wszystkie odpady tam gromadzić, żebyśmy mieli później trochę mniej do sprzątania, bo musimy to wszystko uprzątnąć dla gimnazjum. To są takie nasze gorące prośby. No i cóż, życzę Państwu oczywiście wspaniałego, gorącego odbioru. Gorącego to właściwie nie muszę już życzyć, bo i tak słońce piecze, tak myślę, żeby chociaż 5 stopni było mniej, ale nie nasza w tym wola. I wiem, że dzieci się, tak jak już mówiłam, rozproszyły, ale jeżeli tu przed estradą naszą są dzieci, które chciałyby się zaprezentować artystycznie, to już mogę ich zaprosić na scenę do śpiewania, do recytowania. Jeżeli by ktoś chciał zaśpiewać czy powiedzieć wiersz, to bardzo proszę, bo później zbiera się duża grupa i wszystkie chcą na raz wystąpić. A teraz jeszcze jest wolne, więc zapraszam dzieci już do występów artystycznych. A w tym czasie, kiedy dzieci będą się namyślały, to tutaj pan Michał nam coś zagra. I jeżeli wspominam pana Michała, to wspominam cały Gminny Ośrodek Kultury, dziękując serdecznie za nagłośnienie i oczywiście najbardziej dziękuję panu Michałowi, że zawsze z nami tu jest, czuwa nad nagłośnieniem i pomaga nam. No widzimy, sami widzicie Państwo, kogo my kochamy. No jasne, że kochamy pana Michała, zawsze go kochamy i Dom Kultury kochamy. Kulturę kochamy przede wszystkim. Także prosimy o muzykę, a dzieci się namyślają, kto wystąpi pierwszy. Każdy dostaje nagrodę oczywiście, każdy. O, widzę, że już Dominika, a Dominika na pewno zaśpiewa. Pięknie śpiewa, ja tu mam takich swoich artystów, że czekam na nie. Dziękuję za uwagę Państwu. Na razie. Oh, my God.
Dobra, to chodź, ja przyjdę. No to idź, Tadeusz.
Zapraszam. Prosimy panią w czerwonej chusteczce tutaj do nas. Pięknie pani wygląda, czerwony kolor mój ulubiony. Proszę bardzo. Proszę. Oczywiście czerwony kolor jest najpiękniejszy. Co tam dużo mówić? Ja muszę być dzisiaj na niebiesko, bo to służbowa koszulka, wolałabym w czerwonym. Tak. A no nie wiem, czy już mi tam nic nie wyszczupli, ale ja lubię czerwony. Także witam serdecznie pana. Witam bardzo, bardzo serdecznie pana witam, witam bardzo panią też. No proszę państwa, bardzo to miła dla nas chwila, bo naprawdę zawsze witamy z otwartym sercem i z całym sercem witamy naszych przyjaciół, bo przecież wyglądacie wspaniale panowie, wspaniale i wasze maszyny i wy i wasze kobiety wyglądają wspaniale. I może tak parę słów, co nowego w Bractwie Biały Kruk w Zamościu? Przybywa nas, nie ubywa. O właśnie, bardzo się cieszę, przybywa Bractwa, przybywa.
Czy może tak króciuteńko podejmujecie panowie jakieś działania takie, bo my jesteśmy fundacja pomocowa, my pomagamy. Czy wy też jakieś takie działania podejmujecie pomocowe tym, którzy potrzebują? Staramy się. A to już dobrze, to już dobrze, bo jak się ktoś stara, to i wykonuje. A w tym roku jakie właściwie takie interesujące miejsca już obejrzeliście, byliście w takich? No Jasna Góra pewnie i no część ludzi jeździło na Jasną Górę, także takie to dopiero rozpoczęcie. Właśnie rozpoczęcie sezonu, bo chciałam dalej zapytać, co planujecie jeszcze do końca sezonu letniego, tegorocznego? W tym roku mamy jubileusz, 10-lecie klubu i właśnie będziemy obchodzić na Roztoczu jubileusz 10-lecia powstania klubu. Proszę Państwa, brawa, 10-lecie powstania klubu, brawa, brawa i jeszcze raz brawa dla wszystkich członków, dla wszystkich. A ile jest pań u Was? No tyle, ile mężczyzn. No matko kochana, widzicie jak dobrze, tyle pań, ilu mężczyzn. No gratulujemy serdecznie. Wyrównany poziom. Tak, i jeszcze chciałam zapytać na koniec, czy... Jest u Was, zdarza się tak, że ta miłość do motocykla przechodzi z ojca na syna? Czy mieliście takie wypadki, żeby ojciec już, no wiadomo, że lat przybywa, czy na jego miejsce zajmuje syn? Nie, równocześnie ojciec i syn jeżdżą, bo u nas to bractwo nasze, jest to grupa przyjaciół i jest na przykład od 20 lat życia jeżdżą motocyklami do 79 czy 76 mamy takiego członka najstarszego. Także i jeździ ojciec i syn razem. No proszę Państwa, widzicie, tak to jest. Miłość jednak synowie, no jakby to powiedzieć, no i mamy i to wysysają z piersi ojców. Z piersi ojców. Proszę panów, więc z racji tej, już nie będę więcej mówić, z racji tej, że macie 10. rocznicę waszego powstania, gratuluję serdecznie i życzę panom wszystkim, żebyście, jeżeli kiedykolwiek wyjeżdżacie na ulicę, żeby na ramię każdego z was siadał taki dobry anioł stróż i żeby kierował waszymi myślami, żeby waszym działaniem tak kierował, żebyście szczęśliwie dojechali do celu i żebyście szczęśliwie wrócili. Z całego serca my wszyscy życzymy państwu i jeszcze raz dziękujemy, że przyjechaliście i scena jest wasza, bo widzę tu gitary i mikrofony, także prosimy bardzo, a potem, czy w ogóle już w tej chwili kto wolny, zapraszamy na grochówkę, bo oczywiście grochówka musi być. Prosi brata założyciela, który założył to stowarzyszenie Kresowe Bractwo Motocyklowe, gdzieś tu się kręci, jest na pewno z nami wielki brat, proszony jest. No właśnie, a my nie wiemy, kto to jest ten wielki brat. Wielki brat Bractwa Motocyklowego Biały Kruk. Prosimy bardzo, żeby się pokazał. Prosimy. No schował się. Wszystkich widzi. Proszę Państwa, to póki jeszcze trzymam mikrofon w ręku i szukamy brata, przedstawiam Państwu naszego przecież rodaka, pana Mirka Cichorza, który jest już, o widzicie Państwo, lubiany jak tak. I my też lubimy pana Mirosława przecież, ale widzę, że koledzy uznali też, że trzeba tutaj pokazać, że lubią, że bardzo dobrze, że pan wstąpił, panie Mirku. No my się cieszymy, że mamy swojego człowieka, prawda? Mamy swojego człowieka i to jest dobrze. Tutaj z tego miejsca chciałem podziękować za zaproszenie Fundacji Świętego Kiliana i że tu jesteśmy. Podziękować wspaniałym ludziom, wspaniałym motocyklistom. Jeszcze raz podziękować im za każdy przejechany kilometr, również te dzisiejsze kilometry, jak ludzie nam pięknie klaskali. Dziękuję. Gratuluję bardzo i jeszcze raz powtarzam, że cieszymy się bardzo. No i co teraz? I nie ma jeszcze tego brata, nie ma brata, ale mamy nadzieję, że się pokaże. No więc czekamy na występ. Brat z bratową.
niech, może brat z bratową niech przyjdzie. Oczywiście, niech przyjdzie brat z bratową i jeszcze kogo tylko chcą, proszę bardzo, kogo tylko chcą, mogą przyprowadzić na scenę. A my czekamy na występ, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo Państwu. Tutaj taki malutki prezencik od Bractwa Motocyklowego dla dzieciaków. Niech Wam słodko będzie. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję w imieniu dzieci. Dziękuję. Ohoho, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zaraz będziemy wszystkich częstować. Słodkości pierwszorzędne dla wszystkich wystarczy. Dziękujemy bardzo. Natalii Kukulskiej. Co powie tata?
Umiemy, umiemy. Będziemy śpiewać. Umiemy. Coś po naszemu.
Słuchajcie, oczywiście jesteśmy przygotowani na bliscy. Karolinka, a będziesz śpiewać? Wierszyk. Dla panów motocyklistów Karolinka mówi wierszyk. Słuchajmy, proszę bardzo. Mamo, mamo, coś ci dam, tylko jedno serce mam, a w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo, przyjdź 100 lat. Dziękujemy bardzo. No to raczej było dla pań motocyklistek. Uważaj, bo to mięciutkie, ale to nic. Bo miękkim się zrobił. Proszę bardzo, kto jeszcze zaśpiewa? Kto jeszcze do śpiewania był gotowy? Zapraszam. Powolutku, zaraz. Dobrze, a powiedz, jak się nazywasz? Jak? Ewa. Ewa. A co będziesz mówić? Jaki wierszy? Wierszyk na Dzień Mamy. Na Dzień Mamy. Świętujemy Dzień Mamy. Proszę bardzo. Głośno, o nie słychać. Najczulej, najmocniej i najgorącej. No troszkęśmy za mało słyszeli tego wierszyka. No trzeba troszkę głośniej mówić. Ale cóż. My
każdego roku organizowaliśmy tu przy okazji różnych naszych atrakcji dla dzieci było malowanie twarzy. W tym roku nie mamy malowania twarzy, ale panie, będziecie mogły teraz sobie poprosić z tłumu po jednym dziecku i będziecie mogły pomalować buzię tej dziewczynki albo chłopca. Która mama pomaluje najpiękniej, oczywiście dostanie nagrodę główną, a resztę będą nagrody pocieszenia. Także proszę bardzo, pierwsza była babcia Zosia. Kto do babci Zosi przyjdzie? Adaś, proszę bardzo. Adaś będzie malowany. Jak pani ma na imię? Do Agnieszki. Kto przyjdzie do pani Agnieszki, żeby malowała buzię? Chodź ty, chodź. Jest, tak. Zaraz ja dam wszystko. I do pani jeszcze, pani jak ma na imię? Do pani Basi idzie już, idzie dziewczynka. Więc modele są, panie są, a ja wręczam do malowania oczywiście mam tu bardzo dużo, mogę nawet dać paniom po dwa składy kredek, farb specjalnych, tak, i tam są wśród, tam pani Ela wie, dla was przygotowane są stoliki i krzesełka i proszę pań, jest w tej chwili 4:05, w pół do piątej, 25 minut, w pół do piątej mówię stop i panie przychodzicie tutaj i oglądamy, komisja ogląda buzie pomalowane. Pani Ela Osmulska, proszę zaprowadzić panie tam, gdzie mają miejsca do malowania. Nasza najpiękniejsza. Nasza najpiękniejsza. Proszę bardzo, bliziutko do mikrofonu, tak, i zaczynamy. 3, 4. Hen od Morza Bałtyckiego aż po ostre szczyty Tatr. Leci obok samolotu nasz kolega polski wiatr. Razem z nami patrzy z góry na rozległy jasny kraj, który zawsze naszym sercom będzie bliski, taki najpiękniejsza i najbliższa jest nasza ojczyzna. Cenniejsza niż złoto i najbardziej szyzna, najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana. Dziękujemy bardzo. Poczekaj, Oliwka, jeszcze nie odchodź. Dziękujemy. Widzicie, pięknie śpiewa Oliwka. Zaraz tu znajdziemy dla ciebie nagrody. Musisz uważać, bo to jest miękkie. Czekaj jeszcze jedno. Czekaj jeszcze. Jeszcze. Dam ci jeszcze o takie. Proszę bardzo. Pięknie. Zaczynamy głośno, żeby wszyscy słyszeli. Proszę bardzo. Hen od Morza Bałtyckiego aż po ostre szczyty Tatr. Leci obok samolotu nasz kolega polski wiatr. Razem z nami patrzy z góry na rozległy jasny kraj, który zawsze naszym sercom będzie bliski, taki najpiękniejsza i najbliższa jest nasza ojczyzna. Cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna, najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana. Wisły stęga tam niebieska,
też ucocony sercem ból. Wiejskie drogi, żółta kreska, chatka mała niczym ul. Lasów brzuchy szmaragdowe i bukiety barwnych łąk. Miasta takie kolorowe, nigdy nie wyjadę stąd. Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna. Cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna. Najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana. Najsympatyczniejsza i zawsze kochana. Emilka z Piaseczna, proszę Państwa, się zjawiła u nas, tak pięknie pomalowana. Dzień dobry, zaśpiewasz coś? Tak. No a jaka to będzie piosenka? O wiośnie. O wiośnie piosenkę zaśpiewa nam Emilka. Prosimy bardzo. Grabie i łopaty zimą stały w szopie. Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie. Nagle przyszła wiosna, na dwór je wygnała. Kiedy pracowały, ona planowała. Tu i tam zieleń dam, szaro burę zniknie. Cię obejrzysz, jak wszystko rozkwitnie. W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa. Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. Słońce grzeje ciało z coraz większą mocą. Grabie i łopaty męczą się i pocą. Taczki i konewki także się zbierają. Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. Tu i tam zieleń dam, szaro burę zniknie. A ci się obejrzysz, jak wszystko rozkwitnie. W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa. Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. Tak, no pięknie, naprawdę pięknie, ślicznie. I ta malutka z Piaseczna jest przyjechać. No i cię zapamiętam, bo ty z Piaseczna. I Iga, jaka ładna, no naprawdę, ani poznać, proszę bardzo, no śliczne. No to cóż, trzeba dawać nagrody wszystkim, tak? Wszystkim dajemy nagrody. Wszystkim dajemy. Na pamiątkę, proszę bardzo, po tym. Wystarczy, bo mamy tak, wystarczy. Nie martwcie się, tam mam jeszcze. Proszę bardzo, pani dała. Jeszcze dwie, dobrze. Jest. Zobaczę na pamiątkę. Proszę bardzo. Zaraz, jeszcze. Oj, przepraszam. Ale jak to tak? Stało to tak. No, ej, zamienimy. Mamy napełnione.
Nie, bo to może mają zwrotnie. Patrz! Zero pięć. Real Madrid! Ja chcę! Nie! Paweł Kogut,
Angelika kocha. Dobra, ja na niej już fajnie. Kto to był? Ja. Angelika trafiła, tak? Dobra, teraz ty. Julka. Zakończyliśmy turniej sportowy. A to wyniki. Piłka nożna, dziewczęta. Pierwsze miejsce. Rawińska Ola. Proszę, podchodzimy tutaj. Karpińska Oliwka. Chłopcy Popik Konrad i Ostwulski Igor. Popik Konrad i Ostwulski Igor. Brawo! Popik, tak? Nie ma go? To trzeba przychodzić. Jest Konrad Popik? Dobrze. Gimnazjum. Chuszcz Michał. Swojko! Galiński Tobiasz. Albo jajko. Nie mogę. Galiński Tobiasz i Socha Angelika. Michał, wsiadaj. Michał, to co za pedaszki na kole? Można wymienić, a jest. Nie zabij się. Chod! A to wiesz, i słodycze. Chod! Ja, czyli jest i
To był konkurs strzał na bramkę, a teraz wyniki biegów. Dziewczęta, szkoła podstawowa, pierwsze miejsce Mazurek, Patrycja. Mazurek, Patrycja. Moskwa, nie wiem, Karolina chyba miała na imię. Proszę, Moskwa, Karolina. Szewera, Julia. Albo jajko, albo... Jajko to ja mam. Jajko chyba. Ja jeszcze sobie to. Długopis. Dobrze, i gimnazjum. Kacper Buszkiewicz, pierwsze miejsce. Paweł Kogut, drugie miejsce. Kowalski Adrian, trzecie miejsce. Mówiłem, że będzie easy. Czy jest Patrycja Mazurek albo Moskwa Karolina? Patrycja Mazurek, Moskwa Karolina. Ci wszyscy, którzy brali udział w tych turniejach, prosimy, uczestnicy, prosimy o podejście tutaj. Proszę tam do Panosława. Daj dla mnie. A twoja? Nie? Trzymaj ją. Pomału. Jadek, a ty co robiłeś? Jeszcze mieliśmy takich trzech najmłodszych uczestników. To był, jak się nazywasz? Jan Galiński. Oto mam jeszcze jednego. Jak się nazywasz? Kuba. Kuba i Adaś byli naszymi najmłodszymi uczestnikami. Dostaną nagrody od nas. Bardzo fajnie. Proszę, oprócz tego. Proszę. Proszę Państwa, i tak oto doszliśmy do końca naszego siódmego Dnia Dziecka, naszej siódmej imprezy z kolei. Dziękujemy wszystkim, którzy byli, którzy jeszcze siedzą i słuchają. Dziękujemy. Już zapraszamy w roku przyszłym. Cieszymy się bardzo, że wszyscy byli. Dziękujemy tym, którzy występowali, tym, którzy nie występowali, tym, którzy zjedli grochówkę smacznego i na zdrowie niech wszystkim pójdzie. I cóż, do zobaczenia za rok. Jeszcze idzie pan prezes i też pewnie powie do zobaczenia na rok, a to będzie ważniejsze od mojego, bo to pan prezes powie. Już teraz zapraszam wszystkich na wycieczkę, która będzie w sierpniu, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale na pewno będzie, także fundacyjna wycieczka w sierpniu dla dzieci. Wszystko będzie ogłoszone, zapowiedziane, także, ale teraz o tym wspominam. Także pamiętajcie, w sierpniu jeszcze będzie wycieczka dla was gdzieś tam w jakieś fajne miejsce. Pojedziesz, Szymon? Pojedziesz? Spróbuję rodziców namówić. No to spróbuj rodziców namówić, żebyś pojechał na tę wycieczkę. No koniecznie, już na wyżej to może jednego namówisz chociaż, żeby pojechał, już jak dwóch nie. A Iga pojedzie na wycieczkę? Nie. A do takiego parku Iga dla dzieci? Iga zaraz pogada. No to fajnie. Iga pojedzie z mamą, a Szymon pojedzie z tatą. Dziękujemy bardzo panie Dziwulski za nagłośnienie, za usługi dla fundacji. Dziękujemy panu Krzysiowi za grochówkę. Dziękujemy straży pożarnej. Dziękujemy warsztatom terapii zajęciowej z Lipiny za pomoc.
i dziękujemy sobie, czyli wszystkim członkom Fundacji Świętego Kiliana. Daj nam Boże więcej siły, żebyśmy dalej robili takie imprezy fajne dla wszystkich. Do widzenia.